gracie z Zamak Mercator, których ostatnio pokonaliście 7-2. Powtórka z rozrywki? To znaczy spodziewamy się dosyć ciężkiego spotkania, dlatego że nasz przeciwnik Zamak bardzo się rozegrał. O czym świadczy też ostatnia ich porażka tylko 7-8 z Domtomem, który też był zdecydowanym faworytem. No podchodzimy tutaj bardzo zmobilizowani do tego meczu, dlatego że chcemy do ostatniej kolejki liczyć się w walce o awans. No i spodziewamy się trudnej potyczki w tym meczu. Musicie pamiętać, żeby awansować, nie tylko musicie wygrać wszystko do końca, ale również liczyć się na potknięcie drużyny EPAM. Dzisiaj oni odnieśli zwycięstwo 6-2 i obronili pozycję wicelidera. Jak bardzo jest dla Was ważny awans? To znaczy przede wszystkim jest to coś, o co walczymy od pierwszej do ostatniej kolejki, dlatego niezależnie od tego, jak się układają wyniki w innych meczach, my walczymy o awans, robimy swoje i gramy do końca. Także na pewno do ostatniej kolejki będziemy naciskać na wicelidera i będziemy robić wszystko, żeby awansować. Okej, dmuchajmy na zimne. W przypadku niepowodzenia w tym sezonie, czy na przyszły sezon drużyna będzie jeszcze bardziej zmobilizowana i będzie pewniakiem do awansu? To znaczy zdecydowanie staramy się pokazać wszystko co najlepsze, ale też nie zapominamy o tym, że jest to jednak zabawa, dlatego też wszyscy tutaj przychodzimy przede wszystkim po to, żeby razem wspólnie spędzić czas jak najbardziej efektywnie, a przy okazji osiągnąć dobry wynik. Sądzę, że piłkarsko jesteśmy naprawdę dobrym zespołem, w związku z czym to doświadczenie może nas tylko wzmocnić i na pewno umocni nas w pozycji do awansu na kolejny sezon. Masz jakiś mecz, spotkanie albo wydarzenie, z którym kojarzy Ci się Bundesliga? To znaczy przede wszystkim jest to gala finałowa, bo jest jednak to wizytówka Bundesligi i sądzę, że coś, na co naprawdę każdy z zawodników czeka. No i tak też będzie tym razem, w związku z czym na pewno też tutaj wszyscy koledzy z drużyny Kataja na pewno bardzo czekają na to wydarzenie. Gala niebawem, zapraszasz? Tak, zapraszam wszystkich.